Kolejna rzecz, pochodzenie terytorialne. W aktach małżeństw podawano z reguły miejsce urodzenia lub klientów. Wyjątkiem są niestety księgi okręgu burzniczego w Serocku, w których w większości wypadków informacje te pomijano. Dlatego też dane z tabeli numer 3 dotyczące serockich Żydów należy traktować jedynie orientacyjnie. Widzimy, tam jest 58, prawie 63% brak danych. Natomiast z analizy pozostałych danych okazuje się, że katolicy mieszkańcy Pultuska i Serocka w znacznej części pochodzili spoza tych miast. Poza Serockiem urodziło się prawie 39% panien młodych zamieszkałych w tym mieście w dniu ślubu oraz niemal połowa mężczyzn, a w Pultusku 71% kobiet i aż prawie 82% mężczyzn. Świadczy to o znacznej migracji do obu miast, szczególnie natężonej w przypadku Pultuska, który, jak pamiętamy, znajdował się wówczas w fazie dynamicznego rozwoju demograficznego. Z kolei w społeczności Żydów pultuskich poza miastem urodziło się jedynie niecałe 15% panien młodych i 26% panów młodych. Zapewne podobna sytuacja istniała wśród Żydów w Serocku. Można stąd wnioskować, że w miarę stałe proporcje między ludnością żydowską a katolicką w Pultusku i w Serocku, utrzymujące się aż do I wojny światowej, a nawet zmieniające się lekko na korzyść katolików, były efektem działania dwóch różnych czynników. O ile liczba Żydów w miastach zwiększała się prawdopodobnie wskutek dużego przyrostu naturalnego, o tyle liczba katolików wzrastała również, a chyba przede wszystkim dzięki migracji. Pomimo może dokładniejsze analizy miejsca pochodzenia. Przyjrzyjmy się sezonowości małżeństw. W jakich miesiącach żenili się katolicy w Pultusku i w Serocku? Widzimy, że te wykresy praktycznie się pokrywają. Największe natężenie małżeństw występuje w karnawale w styczniu i w lutym. Na ten okres przypada 45% wszystkich małżeństw zawartych przez katolików z Serocka i 37% z Pultuska. Przy czym ci pierwsi preferują raczej styczeń, a drudzy częściej wybierają luty. Zwiększoną liczbę małżeństw notujemy również przed adwentem w listopadzie. W Serocku 17,5%, a w Pultusku 15%. W okresie Wielkiego Postu i Adwentu małżeństw z reguły nie zawierano. Po Wielkanocy następował stopniowy wzrost liczby ślubów z kolejnym niewielkim szczytem przypadającym na czerwiec, prawdopodobnie wywołanym ładną pogodą na śluby, a także okresem przedżniwnym, chociaż mieszkańcy Serocka i Pultuska no, nie zajmowali się rolnictwem, ale w dużej części związane to było z handlem zbożem. Do Pultuska w latach 50. przybywało 600 pracowników najemnych latem tylko po to, żeby brać udział w handlu zbożem. Zwrócić trzeba też uwagę na brak większych różnic między katolikami w Pultusku i Serocku. W obu miastach sezonowość małżeństw jest determinowana przez kalendarz świąt liturgicznych i wygląda bardzo podobnie. Natomiast inaczej wygląda sytuacja wśród w gminach żydowskich. W judaizmie kalendarz religijny nie wpływa na datę zawarcia małżeństwa, stąd też widzimy dużo większe różnice w tym aspekcie między ludnością żydowską w Pultusku i w Serocku niż między katolikami w obu miastach. Chociaż podobnie jak u katolików występują trzy okresy intensywniejszego zawierania małżeństw, to jednak w każdej gminie żydowskiej przypadają na inny miesiąc, właściwie tylko w styczniu i czerwcu w obu miastach następuje zgodnie wzrost natężenia małżeństw. Natomiast w pozostałych miesiącach inny termin ślubu wybierają Żydzi Seroccy, a inni Pultuscy. Co ciekawe, ci ostatni wyraźnie preferują pierwszą połowę roku. Na okres od stycznia do czerwca włącznie przypada aż 71% wszystkich małżeństw żydowskich w Pultusku, podczas gdy w Serocku proporcje te kształtują się mniej więcej porówno. Za to bardzo serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, zaletą takich konferencji jak dzisiejsza jest to, że są wielotematyczne, że pokazują bardzo różne aspekty wiedzy o regionie. Kolejny referat to ukazanie Serocka i Zegrza w okresie wojny polsko-rosyjskiej w roku 20. Autor, pan Mirosław Pakuła, jest regionalistą, historykiem wojskowości, autorem wielu opracowań, nie mogę zdradzić? To zdradzę, że jutro jest promocja książki właśnie o Bitwie Warszawskiej na tym terenie. Wobec tego ten dzisiejszy referat to jakby no, taka reklama owej książki, dzielenie się wiedzą na temat tego, jak bitwa zwana Bitwą Warszawską rozegrała się na tym obszarze i jak wpisała się w losy mieszkańców. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo.
Państwo. W połowie sierpnia 1920 roku toczyły się dramatyczne walki na przedpolach Warszawy. Ja chciałbym powiedzieć o tym lokalnym aspekcie, czyli o tym, co się działo tutaj na naszym terenie, czyli pod Serockiem i w okolicach Zegrza. Takie realne zagrożenie pojawiło się już pod koniec lipca. Mieszkańcy Serocka przekonali się o tym, że to zagrożenie jest blisko, dlatego że przez most Wierzbice przeciągały ogromne kolumny polskich wojsk, które wycofywały się po klęskach na wschodzie. Poza tym w pewnym momencie na przedpolach Serocka pojawili się polscy saperzy, którzy zaczęli przygotowywać linię obrony, właściwie kopać okopy i przygotowywać zasieki z drutu kolczastych. Przygotowania w kraju do obrony zaczęły się już tak naprawdę na początku lipca. Sejm powołał Radę Obrony Państwa, przy Ministerstwie Spraw Wojskowych utworzono Inspektorat Armii Ochotniczej. Powoływano w całym kraju Komitety Obrony Państwa. I proszę Państwa, w Serocku zachował się taki artykuł w Tygodniku Ilustrowanym, który opowiada o wiecu patriotycznym, wiecu antybolszewickim, który odbył się w Domu Ludowym. Właściwie w Domu Ludowym Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego i Uczelnia. To zdjęcie, które jest na slajdzie, ono jest z okresu późniejszego, z lat 30. Ten budynek po lewej stronie to jest właśnie Dom Ludowy. Kto się tam zebrał? Znaczy spotkanie prowadził przede wszystkim tak, delegat centroprawicowej Ligi Antybolszewickiej Wacław Bojomir Muttermilch, działacz i publicysta społeczny, a w spotkaniu wzięła udział elita serocka, książę Maciej Mikołaj Radziwiłł, potem po prawej stronie, przy okazji powiem, że jest to ojciec Konstantego Radziwiłła, naszego lokalnego bohatera Armii Krajowej. Maciej Mikołaj Radziwiłł, właściciel Dóbr Zegrze, właściciel Jadwisina, Zygmunt Szaniawski, właściciel Zegrzynka, Adam Jorchun, działacz społeczny z Serocka, doktorostwo Borowscy, ksiądz Kociecki. I z tej relacji wynika, że na zebraniu uchwalono jednomyślnie, żeby wspierać finansowo obronę ojczyzny, żeby zgłaszać się do Armii Ochotniczej i założyć w Serocku oddział Ligi Antybolszewickiej. Rosjanie byli coraz bliżej. Rozpoczęła się budowa umocni polowych na przedpolach Warszawy, także w okolicach Serocka. Ten odcinek na wschód od Warszawy podzielono w okolicy. Pozostajemy w kręgu zagadnień bardzo różnych, jak powiedziałam, i przejdziemy teraz do tematu, który się pojawi wielokrotnie, mianowicie związków Serocka z rzeką. Życie na rzece i z rzeki to temat wiodący, pana Jacka Żukowskiego, etnologa, który chce nas przekonać, że w zasadzie można nawet mówić o kulturze nadrzecznej. Bardzo prosimy. Szanowna Pani Przewodnicząca wspominała, jestem dzisiaj jedynym etnologiem spośród prelegentów i myślę, że to będzie odczuwalne w moim wystąpieniu. Jak rozumiem, czasu jest tyle, że go nie mam prawie, więc będę się starał jak najszybciej Państwu to przybliżyć. A na początku bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, była to dla mnie bardzo miła niespodzianka, no i serdecznie gratuluję wszystkim mieszkańcom Serocka tej zbliżającej się niezwykłej rocznicy. Szanowni Państwo, zazwyczaj wystąpienia etnologów składają się ze wstępu teoretycznego, potem przedstawienia, zreferowania badań terenowych, etnograficznych, a potem jakichś interpretacji. No i tutaj kłopot polega na tym, że nikt w Serocku badań etnograficznych nie prowadził. Ani nikt z ośrodka warszawskiego, a jestem gotów zaryzykować, że też żaden z kolegów etnografów z całej Polski, nikt akurat w Serocku badań nie prowadził. Skąd takie uchybienie, taka niedogodność? Otóż no tutaj śpieszę tłumaczyć, że na ogół my etnolodzy, etnografowie zainteresowani jakąś grupą jeździmy na pogranicza występowania czy bytowania tej grupy. Tam te różnice pomiędzy grupami powodują, że my jesteśmy w stanie ustalić, czym właściwie ci ludzie się różnią, a Serock jest po prostu centrum. W związku z tym myśmy przez Serock przejeżdżali, ja też ze swoimi studentami przez Serock nieraz przejeżdżałem jadąc do Myszyńca, a gdzie prowadziłem badania ze studentami na kurpiach zielonych. Stąd też moje dzisiejsze wystąpienie jest znacząco utrudnione.
Przejdźmy jednak do rzeczy. No, tytuł mojego wystąpienia jawnie pokazuje, że będę mówił o zawodach związanych z rzeką. No i będzie to opowieść o czasach, które mogą pamiętać jeszcze najstarsi mieszkańcy. Mianowicie postaram się Państwa przenieść na przełom XIX-XX wieku. I niewątpliwie rzeka, a właściwie dwie rzeki dla Serocka, Narew i Bug, to był powód, dla którego Serock w ogóle powstał i grały one, były one niesamowicie ważne dla rozwoju i powstania Serocka. Bo jak czytamy w XIX-wiecznym słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych ziem słowiańskich, Serock, osada miejska na prawym wyniosłym brzegu Narwi, naprzeciw ujścia rzeki Bugu, powiat pułtuski, gmina Zegrze, parafia Serock. Rybołówstwo, przewóz wodny, rotmaństwo stanowiły z dawna zapewne jedno z główniejszych zajęć ludności. Tutaj jeszcze autor słownika wymienia, że w kościele jednym z ważniejszych zabytków jest drewniana skrzynia cechu rybackiego z płaskorzeźbą na wierzchu, co pokazuje, że rzeczywiście mieliśmy do czynienia z miejskim cechem rybaków po prostu w Serocku. W podobnym tonie utrzymane są inne